kurwa, zaraz jebnę. Stało z nim. Tutaj będzie widać, jak kulki w bieżni już szlifowały. To twoja koleżanka chyba jest, nie? Albo i trzeba łeb uciąć i do gara, albo i lota obciąć. Dzień dobry, witam was. Dzisiaj zaczniemy montować łożyska, bo były w tamtym tygodniu były zdjęte, bo się pozacierały i się rozsypały. I teraz założymy nowe łożyska, będziemy zakładać zaraz, przykręcać i jak się uda poskładać, to będziemy kosić z jednej strony, z drugiej strony i tego, i założymy, nie? To tutaj trzeba będzie przynieść tę obudowę i łożyska. Tutaj, jeżeli chodzi o to łożysko, co się rozsypało, to co się stało z nim? Tutaj będzie widać, jak kulki w bieżni już szlifowały. I teraz pytanie do was, może ktoś się spotkał. Co może być przyczyną? Czy to będzie na przykład, że wał jest niewyosiowany, czy może jest niewyważony? No bo te łożyska może przerobiły 40 hektarów. No i już się zatarły, a były smarowane, bo była pełna obudowa tawotu. Także nie wiadomo też, od czego to się stało, no ale widać, że są po prostu tutaj już strasznie wyżłobiły kulki w łożysku, w obudowie. Ale mnie to bardzo dziwi, że to kurza ma się tak wybierało to. No bo 40 hektarów czy 50 to ile to jest na łożyska takie? To przecież spokojnie powinny więcej przerobić. No pewnie, że powinny. Tutaj w obudowie będę zakładał ten uszczelniacz. Tu przychodzi taki filcowy uszczelniacz, o, takie coś, żeby tutaj uszczelniało na osi, tutaj, żeby tawot nie wychodził, o. Tamten też był rozcięty. Był? Mhm. No. O. Nic nie zrobimy, tu on dobrze nie chyba. Wszedł dobrze, nie wciskił, bo gdzie ten? No już, tak musi być. Tylko teraz by trzeba było... Najpierw obudowę chyba nałożyć, a później łożysko, nie? Tak jest, tylko trzeba ten filc posmarować tym. Tawotem? Tawotem troszeczkę. Szmatkę przyniosę, żeby ręce. Ja to bym tu kurwa go mać. O, to ta robota jest nie po mojemu. Tu wiesz, co by było dobre i mocniejsze? Co? Sznur łojowy, ósemka. Widzisz, uszczelnik w miarę fajnie. Tu byś te troszeczkę uniósł do góry wał. Ale to jakąś breszkę. No to tam masz w tym. To daleko wepchłeś i to... Dobra. Dobra, bo tu nie mamy młotyszka, nie? To już sprawdzi młotyszka. Już przyniosłem. Żeśmy teraz założyli uszczelniacz wraz z tym. Z obudową tu będzie można wziąć, dobijemy troszeczkę, bo to kurde. Te podkładki to one były na zewnątrz? Chyba tak, bo tu widać po tym, że... To twoja koleżanka chyba jest, nie? Albo i trzeba łeb uciąć i do gara, albo i lota obciąć.
Teraz tak. Tutaj. Nie trzeba smaru trochę włożyć? Trzeba. No teraz to powinno być. Piersi musi iść z tej strony łożyska. Zaraz to zrobimy. Teraz zakonserwujemy tam to łożysko. Panie, troszeczkę, żeby... Jak się nie posmaruje, to nie pochodzi. Nie. No bo mówią, że kto smaruje, to jedzie, a kto kurczę nie smaruje, to stoi. Dobra. Można nawet więcej ułożyć trochę tego tołotu na to. A tu nie było gdzieś jakiegoś takiego gołego leonu się kładło? Gdzie? Na akumulatory? Na spodzie jest. A na wierzchu nic? Nie. Tylko się tak przykrywa? Tak. To ja zamontuję tą odbudowę. No możesz. O, i teraz weźmiemy, panie, tutaj to. Panie, ale będziesz mi musiał tutaj troszeczkę podnieść do góry ośkę. Mam jeszcze sekundę? O, i teraz zakładamy łożysko. Czy ja mam ośkę do góry? A jak ja mam ci tę ośkę tu podnieść? No? No już podniosłem. Podniosłeś? No. O! I teraz trzeba wziąć, panie, albo taką rurkę, żeby mieć. To jest jaka to, kurde, 60, 50? To masz tu łożysko sobie, weź to. Aha. Na przymiar. Nie mogę bić w ten, tylko tu trzeba bić w ten pierścień, żeby to... Na przymiar, rurkę, żeby aha, dopasować, nie? Nie wyjdzie do tej rurki. Ale tu ja wbiję ten... Damy radę. To ciężko nie idzie, to malutku nabijemy, żeby nie siłą. Na stole był taki wąski, fajny. No, może tym się uda. Teraz wejdzie segier? Musi wejść. Bo jak nie zabezpieczysz segierem, to będzie jeździło i będzie ten. Mhm. Noże będą walić po obudowie, nie? No to ja wiem. Zobacz, no ale tu chyba nie widać jeszcze tego, bo tam minimalnie, ale... Nie, jeszcze, nie widać, jeszcze nie? Jeszcze jest 2-3 mm, musi wejść. To żeby było to robić z tamtej strony, puknąć ten woś.
Zaraz jebnę. No bo ty krzywisz tarczę, dlatego staje. Ona się wygina. Dobra, teraz w drugim miejscu. To później się stuknie, to rozepcha. Bo tam już niedużo trzyma. Ale ty byś musiał obrócić jakoś to. Albo tu żabkę wziąć, żabką. No żabkę, bo tu nie ma za co złapać. Ojej, kochany! Już wyjdzie. Nie wiadomo. Ale kurwa. Tak nie wybijesz tego. Zardzewiałe było całe. Na tym. Na ale te. To trzeba wziąć te. Co? Te obudowy chyba też ze sobą. Nie no, tu 40, na 40 kawałek chyba będzie. Dobra, lepiej tam dla pewności można. Ale trzeba zadzwonić najpierw, czy ma. On wszystko kurwa ma. Tak. To jest jaki bałek? 40. Większy. No 40. Tak? No. 40 kawałek. Już tam dzwoni.